Zapraszam pana wójta. Witam serdecznie państwa. Witam w ten... Myślę, że deszcz zaraz przegra z naszym festiwalem, bo jest coraz lepiej, coraz weselej, coraz radośniej. I dla tak wspaniałych ludzi naprawdę już zaczyna przybłyskiwać słoneczko. Szanowni państwo, mam tu przed sobą taki mały, skromny dokument dla pana Janka Szymaniaka za całokształt pracy na niwie kultury ludowej, trud i wysiłek włożony w kultywowanie tradycji ziemi biłgorajskiej, pracę społeczną na rzecz gminy Biłgoraj oraz promowanie jej na terenie całego kraju. Wspólnie z panią Celinką Skromak, dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury, chcielibyśmy do tego dyplomu dołączyć mały prezencik. O Jezu, znowu mnie stresują. Ojej. To ten mały prezencik. Pan Jan jest cały czas w podróży między Bukową, Gromadą, Dereźnią i Korczowem. I dzisiaj gdzieś wyjeżdża, także żeby ta podróż była zawsze lepiej ułożona i szczęśliwa. I panie Janku, jeszcze raz dziękujemy i proszę przyjąć od nas ten skromny pominek. Dziękuję panie wójcie, przyda mi się już za tydzień. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja chciałabym tylko dodać, że nagrodę ufundował Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Żeby mnie stojała, żeby mnie stojała z młodym rekrutą. Mamy jeszcze jedną walizkę i myślimy, że jak mało kto zasłużyła na nią jedna pani. Znaczy zasłużyło wiele osób, ale chyba najbardziej to jedna pani. Zapraszamy panią Marysię Jargieło z zespołu Jarzębina z Bukowej. To ta pani jest sprawczynią, że zespół Jarzębina 12 razy wygrał Sejmik Ogólnopolski Teatrów Wiejskich w Tarnogrodzie. To ta pani jest sprawczynią tych wszystkich scenariuszy. To ta pani grzebie w repertuarze, wybiera najpiękniejsze stare pieśni biłgorajskie i bukowskie. To ta pani ciągnie ten zespół, czy chcą, czy nie chcą, ale mówi tak trzeba. Pani Marysia Jargieło, ogromne brawo, kierowniczka zespołu Jarzębina z Bukowej. Czy Bukowa się cieszy, że będzie się miała co spakować z szefową? Również pani Marii Jargieło za cały kształt pracy na niwie kultury ludowej, trud i włożony wysiłek w
kulturowanie tradycji ziemi biłgorajskiej, pracę społeczną na rzecz gminy Biłgoraj oraz promowanie jej na terenie całego kraju. Na pewno nie chodzi o to, co Krzysztof Malec tu mówił, ta walizka nie będzie służyła tym celom, ta walizka będzie służyła, by zebrać te wszystkie utwory, scenariusze, które pani Marysia napisała. Te wszystkie nuty, te wszystkie teksty. Tak jest. To zebrać i tą walizką wozić na każdy sejmik, każdy festiwal, każde dożynki i by zawsze z radością, by ta walizka kojarzyła się właśnie, że otwiera się coś nowego, że musimy gdzieś jechać, szczęśliwie występować i szczęśliwie wracać. Tego Maryś. I z nagrodami. To jest też na nagrody. Chciałbym odczytać list od prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, pana Henryka Smolarza, adresowany do pana Wiesława Różyńskiego, wójta gminy Biłgoraj oraz do pani Celiny Skrok, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Biłgoraju.
Serdecznie dziękuję za zaproszenie na Festiwal Sztuki Lokalnej Biłgorajska Nuta w Dylach. Państwa zaangażowanie w animację regionalnej twórczości ludowej i pobudzanie lokalnej aktywności kulturalnej jest nie do przecenienia. Kolejne zaproszenie do Biłgoraja poczytuję sobie za kolejny gest serdeczności władz gminy dla mnie i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Organizatorom i uczestnikom festiwalu serdecznie gratuluję pomysłu na atrakcyjnie zapowiadającą się imprezę plenerową, dającą możliwość prezentacji zespołów i artystów ludowych. Wszystkim Państwu życzę samych miłych chwil i niezapomnianych festiwalowych wrażeń. Dziękuję. Bardzo, to był pan Piotr Służewski, który reprezentował KRUS. Dziękujemy serdecznie. I ja chciałam Państwu powiedzieć, że równie ciepłe maile i listy dostaliśmy na przykład od pani minister Elżbiety Bieńkowskiej, to jest minister rozwoju regionalnego, która wszystkich serdecznie pozdrawia i przeprasza, że nie może uczestniczyć w tym wydarzeniu. Oraz, może tego sobie pozwolę odczytać, bo jest taki sympatyczny, od pani Renaty Skwarek, która reprezentuje Wydział Regionalnych Programów Operacyjnych i Departament Koordynacji Wdrażania Programów Regionalnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie do udziału w festiwalu Biłgorajska Nuta. Niestety nagromadzenie obowiązków nie pozwala mi na wyjazd z Warszawy w najbliższym czasie. A żałuję, bo oglądając galerię zdjęć z ubiegłorocznej edycji festiwalu wnioskuję, że zabawa była fantastyczna. Życzę wszystkim Państwu, by i tym razem impreza zakończyła się sukcesem. I szanowni Państwo, pozwolę sobie jeszcze, korzystając z okazji, odczytać list, który na ręce pana wójta Wiesława Różyńskiego skierował marszałek województwa lubelskiego, pan Krzysztof Hetman. Szanowny panie wójcie, serdecznie dziękuję za zaproszenie na Festiwal Sztuki Lokalnej Biłgorajska Nuta. Niestety ze względu na wcześniej podjęte zobowiązania nie mogę w nim uczestniczyć. Przesyłam pozdrowienia i wyrazy szacunku organizatorom oraz wszystkim gościom. Szczególne słowa uznania kieruję pod adresem wszystkich wykonawców festiwalu. To dla Was, drodzy Państwo, ogromne brawa. Cieszę się bardzo, że mogę po raz kolejny być z Państwem, ale przede wszystkim przywitać wspaniałych gości, którzy nas tutaj zaszczycili, a są naprawdę ważne osobistości. Jest w imieniu wojewody dyrektor generalny Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, pan Jarosław Szymczyk. Witamy go gorąco. Tak, tak. Jest również doradca wojewody, pani dyrektor Danuta Matmaszewska. Witamy gorąco. I po raz pierwszy na ziemi biłgorajskiej w tej formie, ale tutaj przygląda się niektórym młodym chłopcom, którzy dzisiaj są wysportowani, uśmiechnięci i pełni życiowych przygód, jest z nami pan pułkownik Roman Chojnacki, szef sztabu wojewódzkiego w Lublinie. Witamy serdecznie. Witamy serdecznie księdza proboszcza z Dąbrowicy, księdza Józefa Bednarskiego. Witamy serdecznie tutaj już występującego dyrektora, kierownika KRUS Biłgoraj, pana Piotra Służewskiego. Witamy serdecznie przewodniczącego Rady Gminy Biłgoraj wraz z małżonką i wszystkimi radnymi, pana Wiesława Grabiasa. Witam serdecznie prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, pana Andrzeja Furmanka. Witam serdecznie prezesa, przewodniczącego Rady Spółdzielczej Banku Spółdzielczego, pana Ryszarda Wojdę wraz z małżonką. Witam serdecznie panią Wiesławę Mazurek, sołtysa tej miejscowości i wszystkich sołtysów z gminy Biłgoraj. Witam serdecznie kierownictwo Urzędu Gminy Biłgoraj. Witam serdecznie skarbnik panią Małgorzatę Kozłowską.
wraz z małżonkiem. Witam serdecznie panią dyrektor Celinę Skroma, która to prowadzącą i brawa jej się należą. Jest tak uparta, że nawet deszcz z nią przegrał. I witam serdecznie panią Marzenę Mroczkowską, dyrektora lokalnej grupy działania, jednocześnie dyrektora GOPS. Ja witałem panią sołtys, panią Mazurek, ale pani Wiesława Mazurek jest jednocześnie radną gminy i witam również radną gminy, jeszcze raz panią Wiesławę Mazurek i pana Edwarda Łokaja. To są radni z tych miejscowości. I szanowni państwo, przede wszystkim witam serdeczne, kochane zespoły, które zawsze są z nami i wszystkie zespoły, które dzisiaj występują, witam gorąco i serdecznie. Witam wspaniałą publiczność, zawsze niezawodną. Witam media lokalne, Katolickie Radio Zamość, Biłgorajską Gazetę, biłgoraj.pl i wszystkie media, które są tutaj na miejscu. Wiem, że czekamy na dalsze część występy, później będą... Pani dyrektor mi podpowiada, żebym powitał wszystkie panie z wiankami. Witam wszystkie panie z wiankami! Dziewczyny, to się w domu chodzi do Marysi, nie da nikomu. Jak ja mam cię zdobyć, żebyś ty dziewczyno moja mogła być? Jak ja mam cię zdobyć, żebyś ty dziewczyno moja mogła być? Pójdę ja do ojca wyznać udrękę i Bóg ona prosić o córki rękę. Ja mam dobre serce, żyję wciąż w serce, Bogu zabrać ją. Ja mam dobre serce, żyję wciąż w serce, Bogu zabrać ją. Mamie dam bukieci, złożę wyznanie, że Marysi złego nic się nie stanie. Modnie się my stroi, nocki się nie boi, we mnie wtuli się. Modnie się my stroi, nocki się nie boi, we mnie wtuli się. Moja ty dziewczyno, czy ty zechcesz mnie? Powiem to rodzicom i oświadczę się. Mary się wzruszyła, zgodem wyraziła, pragnę z tobą żyć. Mary się wzruszyła, zgodem wyraziła, pragnę z tobą żyć. Marysiu, przyrzekam, choć stresuję się, że najbardziej ślepie cacierem nie pomogło. Matula mnie smarowała, ale nie pomogło. I Josef też musiał, bo mi się poruszył. Hej, mości panowie, kapelusz na głowie. I Josef musiała, bo mi się rusała. Hej, mości panowie, chusteczka na głowie. A ja za nią do pszenicy, a ja za nią do żyta. Jakże myślał, że to panna, a to była kobieta. I Josef też musiał, bo mi się poruszał. Hej, mości panowie, kapelusz na głowie. I Josef musiała, bo mi się rusała. Hej, mości panowie, chusteczka na głowie. A ja jego za onego, a on mnie za one. A ja jego za skowronka, a on mnie za gronę. I Josef też musiał, bo mi się poruszał. Hej, mości panowie, kapelusz na głowie. I Josef musiała, bo mi się rusała. Hej, mości panowie, chusteczka na głowie. Ja malinkę pod pierzynkę, pierzynka jedną psa. Ja malinkę za cytrynkę, cytrynka gorąca. Dzisiaj miłość w słowach się skryła. Opowiem państwu, gdzie dotąd była, co tej miłości się przydarzyło i co powodem tych zdarzeń było. Bo miłość przecież jest niejednaka. Czasem w miłości jest niezła draka, jest i szlachetna. Prawdziwa taka, co serce w bólu aż od niej pęka, żyć z tą miłością to jest udręka. Miłość przedstawię dziś na ludowo, którą spotykam.
daję wam słowo. Miłość się skryła w kwiatku paproci. Szukaj miłości właśnie tej nocy. Wielkie w nim szczęście i skarby świata, trzeba za kwiatkiem po lesie latać. Czy jest bliziutko, czy może dalej, boisz, jesteś płocha, ja do ciebie tak z miłością, a ty do mnie z taką złością. Jak się w końcu na cię wnerwie, jak mi serca nie rozerwie, to cię pod stodoło złapię, zwiążę nogi, ręce w kupę i wyzłocę w końcu pupę. Maryś moja, nie mądź w głowie, wiesz co ja o babach powiem? Kiedyś cysie twarde takie, że porównać je z burakiem. Dzisiaj prawie aż do pępka wiszą miękkim flakiem. Oj, nie gadaj bzdur, człowieku, bryździsz, że o Boże. Baba stara, ale jara. Stary chłop nie może. Popatrz, jadą na randkę panowie, z nimi w środku jagna. W jednej ręce witaminy, w drugiej ręce viagra. Oj, ta moda. Czy to moda, czy nie moda, majtki nosić niewygoda. Każda panna, czy też wdowa, swoje wdzięki w majtki chowa. A mężatka, tato z rzadka majtki nosi. Wiesz dlaczego? No, rusz głową, bo żyć zawsze musi mieć gotową. Nasza dziewczyna, nasza jedyna szła.